Siemanko, witam Państwa bardzo serdecznie, a to jest film, na który wszyscy czekali. W tym odcinku wyjątkowo przenosimy się do Stumbleguys, by pokazać Wam dzieciaki, którym właśnie owa gra weszła za mocno. W sumie to wiecie po tytule, co tutaj będzie, także ja nie wiem, po co się w ogóle produkuje. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu jak ja i oglądajcie. A jeżeli Ty, mój drogi widzu, chcesz wygrać 1600 gemów, to zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę i napisz jakikolwiek komentarz dotyczący odcinka. Aby być brany mi pod uwagę, musicie także zaobserwować mojego Insta PrzemoPBG, do którego link jak zawsze czeka na Was w opisie. Tam dowiesz się, czy wygrałeś gemy. A jako specjal na 670 tysięcy subów, powrót Disco Przemka. Po raz kolejny skompromituję się i zaśpiewam Disco Polo, także musisz po prostu to zobaczyć. Ja wiem, że chcesz, także zostaw suba, bo każdy sub przybliża mnie do kompromitacji. Jedziemy z tym śledziem. Ostatnio trafiłem na naprawdę zdolnego gracza Stumbleguys. Wiecie, co on potrafi? Tworzyć prawdziwe hity o tej grze. Nie wierzycie mi? No to posłuchajcie sami. To jest Stumbleguys, myślicie jak morda w hak. To jest mój hak. Proszę Stumbleguysa! Słyszycie, jak to buja? Normalnie hit każdego podwórka. Muszę grać z Stumbleguysa, nie musi mi mówić, kim ja dzisiaj będę, bo ja jestem raperem. Bo ja jestem raperem, normalnie profesjonal raper z ciebie. Może jeszcze jakąś wspólną piosenkę nagramy, co ty na to? Myślę, że to jest dobry deal. Bo ja jestem raperem, nie znanym TikTokerem. Ej, wali TikToka na łeb. Ej, YouTube tylko będzie, ej. Ja nie mogę, z piosenki o Stumbleguys przeszliśmy na jakiegoś disa na Ting Donga, no. Ale wyzywam je od nubów, ale lecę na bita. Ej, jestem je powalony, ale co to za bita. Alan wyzywa mnie od nubów, ale ja lecę na bita. Normalnie to jest wers roku, widzowie. I zdecydowanie od dziś jestem jego fanem, absolutnie. Będę słuchał codziennie tej piosenki na głośnikach w samochodzie, obiecuję. Wpadę na bita, tru, lu, 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 lu. To jest Stumbleguys, dzisiaj lecę na Stumbleguys. Uhuhu, ale poczekaj, nie tak szybko, dwie piosenki w jednym filmie, nie szalejesz za bardzo? Nie wiem, czy zasłużyliśmy na tyle hitów od ciebie, no ale słuchamy. Stumbleguys, Stumbleguys, to jest mój Stumbleguys, to jest mój Stumbleguys. Nie za przecież Stumbleguysa, Stumbleguys jest kozacki, ej. Jeżeli tak samo jak on uważacie, że Stumbleguys jest kozacki, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zobaczymy, ilu was jest. Robię wszystko dla siebie, nie musisz mi mówić, że ja robię aferę, bo to tylko dla siebie. Ej, to jest nasza era, Messi, który poszedł do PSG i to jest jego problem wielki, bo robię hajs. Jeszcze o Leo Messi, chłop nabija, który poszedł do PSG, no ja nie mogę, co tutaj się dzieje? Ten gracz zdecydowanie powinien sobie zrobić już przerwę od Stumbleguys. Albo nie, nie rób przerwy, ja chcę więcej takich piosenek od ciebie. Hajsik piękny, hajsik piękny, hajsik piękny, umiecie tak. To już jest długa piosenka, nie musisz mi mówić, co ja mam zrobić. Zmiana bita, kolejna zmiana bita, ale jestem kozakiem, wchodzę na bita. Ja też potwierdzam, jesteś normalnie kozakiem. Też tak myślisz, jak tak to napisz teraz w komentarzu, jak ty kozak. Sam zaraz taki komentarz napiszę. Jestem maskiem, ale Elon Musk mi tu nie podskoczy z PNG-ą, ej. Elon Musk przyjmie się o obsra, ej, ej. Elon Musk, co ty robisz, Elon Musk? I jeszcze Elon Musk oberwał na koniec, no ja po prostu nie wiem, co tutaj się dzieje, ja jestem zagubiony. Nie wiem, kim jesteś i gdzie mieszkasz, ale jeżeli twierdzisz, że jesteś bogatszy niż Elon Musk, a jest on jednym z najbogatszych ludzi na świecie, to weź mnie zasponsoruj i jeszcze daj każdemu z moich widzów po stówce, no. Przecież to nic dla ciebie. Tutaj mamy przykład Stumbleguysowego dzbaństwa roku. Tym razem łupem gracza Stumbleguys padł biedny router od internetu. Rozwalił go tylko dlatego, że miał lagi w gierce, rozumiecie to? Nie pomyślał nawet, że może być to wina dostawcy internetu i może trzeba zadzwonić i wtedy internet się naprawi. Nie, 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 od razu lepiej router rozwalić. W ogóle dlaczego patelnia? Jakie tam procesy myślowe zaszły, że on pomyślał, że patelnia będzie świetnym narzędziem do rozwalenia tego routera?
Niech sobie mózg tam na tej patelni usmaży, a nie, przepraszam, nie byłoby co tam nawet położyć na tą patelnię. Pamiętajcie, że możecie wysyłać mi nagrania do tej serii na mojego Insta PrzemoPBG. Przy okazji zostawcie followka, link jak zawsze czeka na was tam na dole w opisie. I kolejnym szczęśliwcem wybranym do naszego odcinka jest Rageus Debilus. Niektórzy kompletnie nie potrafią przegrywać. Ten ziomeczek przegrał po prostu w Stumble Guys. Przegrał jedną gierkę, rozumiecie to? I wiecie co zrobił? Dobra, ja wam nie powiem, sami zgadujcie. A. Zaczął walić w biurko. B. Zjadł swojego kapcia. Czy C. Zaczął drzeć się na cały głos przez okno. I zaraz poznacie odpowiedź na to pytanie. Jeżeli odpowiedzieliście A, no to brawo! Ja to optałem, że te jego biurko to już tam ledwo zipie. Chociaż ja czasem też wkurzam się na tę gierkę, ale u mnie biurko jeszcze, podkreślam, jeszcze jest w całości. A ty, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś suba na moim kanale, no to klikaj w ten czerwony przycisk tam na dole, bo lecimy po 700 tysięcy subów. Fajnie, że niektórzy próbują swoich sił w muzyce, a jeszcze lepiej jak łączą to z grą w Stumble Guys. Mamy tutaj kolejnego gagatka, który stworzył chyba jeszcze lepszego hita. I tutaj nie ma co opowiadać, tu trzeba słuchać. Stumble Guys, dzisiaj nie pokona mnie tu. Stumble Guys, Stumble Guys najlepsza gra, Jungle Roll. Szkoda, że jeszcze nie Jungle Girl. Teraz jedziemy jak ball, Jungle Roll. Teraz słabo gram w Stumble Guys, bo mi się nie chce w to grać. Ej, na razie mam słaby ping, ale później będzie bing bing. Cink ciang, cink ciang ciąg, cink ciang ciąg. Ja nie mogę, chłopco w obcym języku rapuje, no normalnie poliglota. Ja to też umiem udawać, że mówię w innym języku, no posłuchajcie teraz. Bonjour, Paris Saint-Germain croissant. Widzicie? No to jest prawdziwy język obcy. Cink ciang ciąg, cink ciang ciąg. Stumble Guys to najlepsza gra na świecie. Ej, ej, ej. Zmienię zdanie, gram sobie w Stumble Guys. Stumble Boys, Stumble Bumble Guys. Jak ziomek powie, że gówno to Stumble Guys, to ja mu przywalę w ryj. Nie bądź jakiś ma bryj. Ej, nie masz ryja, nie masz ryja. Ale jakie on tutaj agresywne rymy częstochowskie układa, ja jestem w szoku. Ja to się boję w ogóle tę piosenkę oceniać, bo jeszcze jakiegoś disa na mnie nagraj, co ja się wtedy nie pozbieram. Ej, teraz jestem taki dobry, że nie pokona mnie nikt. Nie pokona mnie nikt. Tylko Stumble Guys może mnie pokonać. Nie pokonasz mnie tutaj, nie pokonać, więc mordo. Tak tutaj ze mną! Ej! Tak tutaj ze mną! Jak gram Stumble Guysa! Ej! Mamy chyba do czynienia, słuchajcie, z pro graczem, bez kitu. Pro graczem. Jak ty taki kozak, to dawaj, wyzywam cię na pojedynek w Stumble Guys. Dzisiaj wydaj podatki dla matki! Ej! Podatki dla matki? Ale w ogóle o co tutaj chodzi? Chociaż jak dla twojej mamy, to dam wszystko co mam, no bo bez ciebie polski rap już nie byłby taki sam. Nie pokona mnie! Nikt Stumble Guys! Nie pokona mnie! Nikt Stumble Guys! Oj, tutaj zdecydowanie Stumble Guys wszedł za mocno. Tutaj poszła krótka piłka. Jak można było przeczytać w tytule tego filmu, jest to rage po wydaniu dużej kasy w Stumble Guys na opening, którym po prostu nie poleciało mu nic dobrego. Ale najlepszym w tym wszystkim jest to, że ten gracz postanowił odreagować, uwaga, uwaga, na plastikowej butelce. Brawo, brawo, gratuluję kreatywnego podejścia. Ale groźny zawodnik, zobaczcie jak tylko poradził sobie z tą butelką, no. Może na jakieś kung fu powinien się zapisać, albo na jakieś inne walki, bo widać, że ewidentnie ma talent. Mam nadzieję, że fajnie oglądał wam się ten odcinek i zostawiliście już suba, dzwoneczkiem i łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siemanko!